Dobry Państwu, witajcie kochani. W dzisiejszym programie chciałem omówić temat związany z podziemnymi miastami. Otóż podziemne miasta występują bardzo obficie w Turcji. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo o Kapadocji. Są to miasta, które są wyżłobione w pumeksie, w skale pumeksowej. I są tam wielkie przestrzenie, jest tam doprowadzany system kanałów, są tam magazyny żywności i jest tam wiele miast podziemnych połączonych kanałami, jak również są resztki zbóż, można znaleźć tam resztki pożywienia, które były niegdyś magazynowane właśnie w tych podziemnych miastach. Może ktoś zapytać, do czego służą te podziemne miasta? Kto je zbudował? Więc powiem krótko na ten temat. Więc podziemne miasta zostały zrobione za epoki szumeryjskiej. Szumerowie budowali te miasta, ponieważ słońce binarne, które się zbliża do naszej Ziemi co 4700 lat, wywołuje zawsze dużo perturbacji, podnoszenie wód, potop, lub też spadają meteoryty, które spalają doszczętnie wszystko, co się znajduje na powierzchni Ziemi. Z tego względu Sumerowie byli bardzo inteligentni i zbudowali te podziemne miasta. I tam właśnie była magazynowana kukurydza, pszenica, duża rezerwa wody. Dodam, że te miasta były tak szczelnie zamknięte, że w razie powodzi, w razie zalewu po prostu ludzie mogli przetrwać w takim mieście, ponieważ były szczelnie umocnione woskiem. Chciałem powiedzieć, że te miasta nie tylko znajdują się w Kapadocji, chociaż w Kapadocji, właśnie w Turcji, jest ich naprawdę dużo. Jest tam dużo komór podziemnych, bardzo dużych. I właśnie w tych miastach żyło do 3-5 tysięcy ludzi. Także były to miasta zbudowane, też miały doskonały system wentylacyjny, były zbudowane w poprzednich wiekach. W razie potopów, jakiejś zarazy, po prostu ludzie się chronili w tych miastach. Również istnieją miasta podziemne w Południowej Ameryce. Wymienię tutaj na przykład Peru, Meksyk. Tam też znajdują się podziemne miasta, szczególnie w Peru można zauważyć dużo takich miast, dużo jaskiń, które zostały przerobione na miasta. Też tam właśnie w Peru można znaleźć na przykład kultura Chimu. Ika, różne takie miasta istnieją. Na marginesie chciałem dodać, iż nasza firma Energy Aaron promuje podkładki, które zharmonizują struktury wody, które są bardzo zdrowe i te podkładki działają bardzo długo. Tutaj można położyć na dzbanek wody, szklankę wody lub jakiekolwiek owoce i po prostu struktura płynu, który jest zawarty w owocach, się zharmonizuje. To jest ta podkładka, ta duża. Tutaj mamy podkładkę tą mniejszą A5, która ma ten sam efekt jak ta duża, tyle że jest po prostu mniejsza. I mamy też odpromienniki, nasza firma produkuje odpromienniki mineralne tutaj właśnie z polskich komponentów, robione one są na Teneryfie. I one są bardzo zdrowe, pomagają na zdrowie. To akurat odpromiennik jest home office, który się instaluje w domu pod spaniem, na podłodze. Jego się kładzie na podłodze i w ten czas jego zasięg działania obejmuje 25 metrów. Drugim takim następnym odpromiennikiem jest odpromiennik osobisty, który jest do kieszeni. Można go nosić przy sobie w kurtce, można go nosić w kieszeni, w spodniach. On odpromieniowywuje, daje energię. Dodajmy do tego, że on powoduje jakby przetworzenie negatywnego promieniowania elektromagnetycznego na pozytywne promieniowanie, które jest lecznicze, które jest bardzo zdrowe. I również zabezpiecza przed żyłami wodnymi. Także dziękuję Państwu za uwagę i do następnego programu.